Wracamy na wody Hauraki Gulf. Prawie po tygodniu przerwy wymuszonej COVID-em Włosi i Brytyjczycy wracają do walki o finał Puchara Ameryki. 4-0 prowadzili Włosi. Brytyjczycy już nie mieli za bardzo miejsca na błędy. Musieli wygadzać się agresywnością i szybkością. Czy to się dzisiaj udało? Zobaczcie w podsumowaniu Szymona Jakowskiego. A plan na ten dzień zakładał dwa wyścigi, jak zwykle w finale Prada Cup. W pierwszym Włosi z lewej strony, Brytyjczycy z prawego halsu. 4-0, tak jak Maciek przed chwilą wspomniał, tak przedstawiała się tabela wyników w finale Prada Cup do tej pory i Ineos tak naprawdę na linach. Nie mogli sobie pozwolić na błędy. Restart do pierwszego wyścigu bardzo ciekawy. Brytyjczycy zdecydowali się ustawić po raz kolejny już w tym finale jako pusher, jako ta łódka naciskająca pierwszą na kursie do linii startowej, a Włosi powoli musieli spalać sobie czas, wytracać. Na początku przez moment wydawało się, że Włosi nie będą mieli lejlajnu na tą prawą stronę linii startu. Później okazało się, że mają. Raz próbował Ben Ainsley nurkować pod Włochów, za drugim razem już nie było miejsca. Wcisnął się w lukę między Lunarosą a boją startową. Obie łódki wypłynęły na falstart, dostały po karze. Poza tym Brytyjczycy dostali drugą karę, ponieważ zetknęli się tymi wirtualnymi platformami i poszliśmy w split. Brytyjczycy jeszcze musieli tam ominąć łódkę telewizyjną i płynęli w prawą stronę. Lunarosa szybko zrobiła zwrot, żeby nie pozwolić Brytyjczykom uciec za daleko. Arbitrzy zdjęli Brytyjczykom karę bardzo szybko. Giles Scott zakomunikował to do Bena Ainsley'ego. Od razu później zdecydowali się na zwrot i mieliśmy przed sobą pierwszy cross tej halsówki. Brytyjczycy na prawym halsie, Włosi na lewym. Włosi tutaj próbują zrobić libał, czyli wpuścić Brytyjczyków w swoje zaburzone powietrze, natomiast Ben Ainsley tutaj trochę ich oszukał, odpadł najpierw, pokazując Włochom nieprawdziwy kurs, po czym wyostrzył, będąc na czystym wietrze. I to jest decydujący moment tego pierwszego wyścigu. Brytyjczycy ponownie dostają karę. Sędziowie decydują, że Ineos skorzystał na złamaniu przepisów, że pozwoliło im to zdobyć przewagę nad Lunarosą, w związku z czym nakładają na Brytyjczyków drugą karę. Tej drugiej kary Brytyjczycy bardzo długo nie mogą zdjąć. Ben Ainsley odpada, nie jedzie ostro i krzyczy do sędziów, co jeszcze mam zrobić, na co sędziowie mu odpowiadają, że wytracił 40 metrów, jeszcze 10 i kara zostanie zdjęta. Po wytraceniu tych 10 metrów już było po zabawie tak naprawdę. Tu widzimy ten moment, w którym Brytyjczycy swoim zawietrznym foilem wjechali w tą wirtualną platformę Lunarosy. Za to była kara. Brytyjczycy tutaj muszą odpadać, wytracają trochę prędkości, a Włosi robią zwrot przed nimi i ustawiają się w pozycji kontrolującej. Brytyjczycy byli tutaj tak blisko prawej granicy trasy, że nie mogli zrobić dwóch ciasnych zwrotów. To by oznaczało bardzo dużą stratę i oddanie wyścigu Włochom, więc musieli chwilę pojechać za Lunarosą w tym zaburzonym wietrze, dzięki czemu do górnego znaku powiększali swoją przewagę. Na górnym znaku 15 sekund przewagi Lunarosy. Mało tego, Brytyjczycy zmuszeni do okrążenia tego samego znaku, więc nie mieli możliwości dużego splitu popłynięcia w drugą stronę. Musieli szybko wykonywać zwrot przez rufę, żeby szukać swojej szansy. Włosi decydowali się na kontrolę, cały czas starali się pozostawać między znakiem a swoim przeciwnikiem. I na dolnym znaku ta przewaga wynosiła 20 sekund. Włochom udało się 5 sekund jeszcze dodać do tej swojej przewagi na pierwszym kursie z wiatrem. Później przewaga tak naprawdę cały czas już się powiększała. Był to wyścig bez większej historii.
nie był specjalnie interesujący. Ta przewaga raz wynosiła 58 sekund, później minutę i jedną sekundę. Cały czas było bardzo, bardzo blisko. Skończyło się na minucie i 20 sekundach straty Brytyjczyków i Luna Rossa prowadziła już 5-0. A w drugim wyścigu Brytyjczycy mieli okazję do rewanżu, wpływali w prestart z lewego halsu i tym razem zdecydowali się Włosi pójść tak naprawdę za Brytyjczykami, ustawić jako ta druga łódka na powrocie do linii startu. Brytyjczycy dostali okazję do złapania swojego timingu po raz pierwszy chyba w finale Prada Cup. Jimmy Spitkill próbował atakować Bena Ainsleygo, dwa razy odpadał po to, żeby przejść na zawietrzną Brytyjczyków i móc postawić ich do wiatru, wyostrzyć. To finalnie się nie udało, musiał pozostać po nawietrznej, natomiast Brytyjczycy byli za wcześnie do tego startu i musieli odpaść, otworzyć to miejsce przy linii startu dla Luna Rossy. Natomiast Luna Rossa musiała jeszcze kawałeczek wyhamować przed linią startu i wystartowali dwa węzły wolniej od Brytyjczyków. Natomiast to okazało się kluczowe, bo zaczęli płynąć pełniej, zaczęli spadać na Brytyjczyków w ich zaburzony wiatr i musieli wykonać zwrot. Co ciekawe, Ben Ainsley nie zdecydował się tutaj na przypilnowanie Włochów. Pomimo tego, że miał przewagę, nie kontrolował ich od razu. Łódki się rozjechały, dojechały do granic i dopiero na pierwszym krosie zdecydował się na libau tak, czyli ten zwrot przez sztak tuż przed Włochami i zmusił ich znowu do odpłynięcia w drugą stronę. Historia się powtórzyła, tutaj też nie zdecydował się na kontrolę. Widzimy duży split, Włosi do końca do prawej, Brytyjczycy do końca do lewej. Natomiast nie miało to wielkiego wpływu, bo spotkali się praktycznie w tej samej sytuacji. Tym razem Brytyjczycy przecięli na lewym halsie Włochów przed dziobem. Tutaj Francesco Bruni się pomylił. Spitkill i Bruni rozmawiali ze sobą i Bruni ocenił, że Brytyjczycy nie są na lejlajnie do znaku. Natomiast ostro, troszkę wolno, ale Brytyjczykom udało się ten znak osiągnąć. I okrążali pierwszy górny znak z przewagą 8 sekund nad Luna Rossą. Na pełnym Włosi próbowali atakować. Pierwsza rufa tuż po znaku, druga później, żeby dopłynąć głębiej do prawej strony, ale Brytyjczycy cały czas kontrolowali. Na dolnym znaku powiększyli przewagę do 21 sekund i Włosi zdecydowali się na manewr, który mają już sprawdzony i wykonują go bardzo pewnie, czyli okrążanie znaku razem ze zwrotem. To im pozwoliło nadrobić, niedużo, ale już 18 sekund zostało z przewagi Brytyjczyków na górnym znaku, a kolejny górny znak to sytuacja, kiedy po lewej stronie, na ostatnim lewym halsie Włosi bardzo dużo nadrobili. Z 32 sekund na tej ostatniej halsówce zostało 9. Mało tego, Brytyjczycy musieli wziąć lewy znak, przynajmniej na to się zdecydowali, natomiast Włosi poszli w drugą stronę, czyli mniej możliwości kontroli dla Brytyjczyków, ale pośrednio było to dla nich również błogosławieństwem, dlatego że wjechali po chwili w ten sam wiatr, w którym nadrobili Włosi po lewej stronie. Trzeba pamiętać, że te jachty latają z taką prędkością, że one doganiają wiatr na kursie pełnym i to pozwoliło Brytyjczykom na utrzymanie tej niewielkiej przewagi. Na mecie 14 sekund przewagi Ineos Team UK i pierwszy punkcik finału na ich koncie. Rozległo się po Wielkiej Brytanii po tym szóstym wyścigu, bo jak byłoby 6-0, to byłaby piłka meczowa dla Włochów, a tak trochę się wybronili Brytyjczycy. Szkoda pierwszego wyścigu chyba, nie, Szymon? Bo mi się wydaje, że w pierwszym wyścigu Ben w ogóle dzisiaj podszedł do tego wszystkiego inaczej, bo podszedł bardzo agresywnie na prestartach. Przypomnijmy, te poprzednie 4 prestarty to naprawdę przegrał i to zdecydowało o tym, że
że nie był w stanie nawiązać walki z Włochami. Dzisiaj na tym pierwszym zaryzykował, nie miał wyjścia, dostał karę, za co pogadamy, natomiast na drugi bardzo nie skontrolował i potem popłynął swój wyścig. Gdyby nie ta kara na pierwszym wyścigu, też by prowadził i być może dzisiaj byłyby dwa zwycięstwa dla Ineosa. Więc źle to nie wyglądało chyba, co dzisiaj ze strony Brytyjczyków? Źle to nie wyglądało. Z drugiej strony ten drugi restart wygrany, tak właściwie nie wygrany. Można powiedzieć, że Ben Ainsley w finale Prada Cup jeszcze nie wygrał restartu. Właściwie zremisowany i trochę szczęścia, bo Włosi akurat zaczęli spadać. Gdyby byli jeszcze długość bardziej w kierunku Nawietrznej, to zapewne dojechaliby w takim układzie do tej lewej granicy i gdyby byli na tym samym halsie, to najprawdopodobniej Włosi byliby szybsi i na kolejnym kursie tam do prawej strony trasy zmusiliby Brytyjczyków do zwrotu i powtórzyłaby się historia z poprzednich pięciu wyścigów. Więc było ciasno, było blisko, natomiast było też to dokładnie to chyba, czego chcieliśmy wszyscy. Ja dzisiaj rano wymieniałem uwagi z Wiktorem Plitko i w tym samym momencie wysłaliśmy do siebie tą samą wiadomość na temat tego dzisiejszego ścigania, że to jest chyba to, czego wszyscy kibice chcieli. Decydują sternicy, załogi, a jachty w zdecydowanie mniejszej części. Aczkolwiek dzisiaj na konferencji prasowej wszyscy podkreślali, że ewidentnie widać, że Włosi są szybsi i są przy wiatrach. Jutro prognoza jest też słabowiatrowa i nawet będę zapytany, czy widział prognozę na jutro i jaki mają na to plan. Ja nie chcę, żeby ktoś mnie źle odebrał, albo ktoś myślał, że coś szamanie, ale jak patrzyłem na Bena, to wydawało mi się, że w jego oczach widać, że on nie wierzy w to, że on jest na samym wietrze w stanie zmeczować osiągi łódki włoskiej. Takie mam wrażenie, że on już sobie zdaje sprawę, że jest w sytuacji bardzo trudnej, że jutro będzie mało wiatru, bo on wie, że na słabych wiatrach przegrywa. Opinie były takie jeszcze dzisiaj na konferencji, że Jimmy się oczywiście powiedział, że to trudno ocenić w ogóle, ale generalnie opinia widać była taka, że tak na wiatr i z wiatrem ta łódka włoska przy tym silnym wietrze płynie po prostu ostrzej bądź pełniej w zależności od kursu, płynie po prostu efektywniej. Pytanie, czy to jest rzeczywiście game changer tutaj i to się da coś z tym zrobić, czy to już jest posprzątane? Jak ma być mało wiatru, to chyba Ben nie ma mocy, żeby coś zrobić, nie? Nie wiemy tak naprawdę, natomiast wracając do tego, co powiedziałeś przed chwilą, to jak widać było statystyki po zakończonych wyścigach, to prędkość średnia łódek i na wiatr, i z wiatrem była bardzo podobna. Natomiast to, co się różniło, to był dystans pokonywany przez załogi, co sugeruje, że Włosi jednak trwają ostrzej. No i w pierwszym wyścigu lepiej taktycznie, co jakby bardzo często wysyłało Brytyjczyków w negatywną zmianę. Natomiast w tym drugim wyścigu na ostrych kursach Brytyjczycy byli wolniejsi. Oni, podsumowując wszystkie kursy na wiatr, stracili 17 sekund do Włochów. Natomiast na pełnych zyskali 32 sekundy. Więc nie wiem tak naprawdę, czy w słabszym wietrze oni mają szansę utrzymać to. Natomiast to, co jest istotne, to że Włosi pływali z najmniejszym fokiem. Brytyjczycy dzisiaj mieli drugiego foka i Nathan Outeridge, który komentuje te regaty dla organizatora, mówił o tym, że być może Brytyjczycy wiedzą, że byliby szybsi lecąc na tym mniejszym foku, natomiast obawiają się tych momentów słabego wiatru, dlatego że mniejszy fok nie dawałby im szansy na rywalizowanie z Włochami, jeżeli chodzi o wyjście z wody. I tu jest chyba ta największa różnica. Paul Goodison też był, zaraz dam ci dojść do słowa, ale Paul Goodison też był gościem w kabinie komentatorskiej dzisiaj i on powiedział, że Włosi mają łódkę, która dużo przebacza, jeżeli chodzi o zetknięcia z wodą,
że żadna inna załoga nie miała takiej możliwości, a Włosi mogą zrobić tak zwane touch and go. Oni mogą odbić się od wody i prawie nie hamować, przy tym lecieć dalej. I to zrobili na pierwszym prestarcie, zaraz do niego pewnie wrócimy, bo tam jest parę rzeczy, które możemy się pokłócić i też wytnąć się arbitrom, ale wracając do tego, co widać na wodzie, że jednak to nie jest tak, że łódki już nie grają roli. Tu widać, że łódka włoska ma lepszy pakiet, tak to trzeba nazwać. Włosi mają przewagę sprzętową w tej chwili, niewielką, ale mają, ona jest widoczna. To się da zneutralizować, jak widać, bo Brytyjczycy, gdyby nie dali rady, to by nie wygrali tego wyścigu. I ten pierwszy, myślę, że gdyby utrzymali prowadzenie, gdyby nie mieli tej kary, też by ten wyścig inaczej wyglądał, więc to nie jest przewaga, która jest decydująca, ale jest w momencie, kiedy Brytyjczycy przegrają start, bo będzie ten start równy, dadzą Włochom uciec do przodu, to myślę, że będzie już po zawodach. Więc nie zgodzę się z tym, że wszystko w rękach sterników, tutaj jednak trochę łódki jest. Ale są błędy. Zwróćmy uwagę na pierwszy prestart. Obie łódki były, to była pierwsza sytuacja w tych rekatach w ogóle, że obie łódki były na falstarcie. Tak? Ten falstart był różny tak naprawdę, bo tam nie wjechali idealnie dokładnie na falstart, ale wjechali te 2-3 sekundy za szybko. Ta kara została zneutralizowana, bo obie łódki dostały karę, a ta kara zostałaby zniesiona, no bo falstart to jakby się zrównało. I Brytyjczycy dostali karę za to, że wjechali między Pradę a znak startowy. Prawdopodobnie weszli w ten taki obszar jakby wirtualny wokół łódki, który jest wyłączony z wirtualną łódką, której nie można dotknąć. Pewnie ten zawieczny pływak brytyjski dotknął tej strefy i za to dostali karę. I później nastąpiła trochę chyba lekka komedia pomyłek, bo w mojej ocenie ta kara nie była zniesiona. Jak sam dokładnie zauważyłeś przesłuchując taśmy, Giles Scott gdzieś 10 sekund, 15 sekund po starcie powiedział penalty is gone, czyli jakby ktoś wyłączył tą karę, tak, bo nie mają przecież kontrolki u siebie na pokładzie. Tak, wiadomo, czy ta kara jest, czy jest strefa, czy jest w kryciu, czy nie w kryciu, to wszystko tam jest pokazywane. Więc penalty is gone, po czym jest pierwszy cross, Brytyjczycy są z przodu, wyjeżdżają nad Pradę, Speedkill tam protestuje kolejny raz, wreszcie, że to powinna być kara i Brytyjczycy dostają drugą karę, która w mojej ocenie powinna być wciąż tą pierwszą karę, bo od samego początku Brytyjczycy po tym falstarcie podwójnym nie byli za Pradą, oni nie stracili 50 metrów, które powinni stracić w momencie, gdyby dostali tą pierwszą karę za nawiecznego. Ale jakby ktoś ją wyłączył, potem znowu ją włączył, bo się zorientowali, że Brytyjczycy dalej z przodu, a powinni być za Pradą. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Tak samo to widzisz? Znaczy, wydaje mi się, że ta kara ewidentnie została zniesiona, dlatego że zarówno na łódkach poszedł sygnał o tym, że kary nie ma, komentatorzy również to zauważyli, więc w transmisji też pokazano kibicom, że tej kary nie ma. A na tym pierwszym krosie, gdzie Brytyjczycy już bez kary, ale prowadzili, Speedhill powiedział, ja nie wiem, czy oni mają taką bezpośrednią komunikację z arbitrami, ale Speedhill powiedział, że oni powinni dostać drugą. I w tym momencie dostali drugą. I było wyraźnie zaznaczone, że ta kara jest za to, że zdobyli przewagę na skutek złamania przepisu, czyli normalnie w meczowych regatach byłaby to czerwona flaga dodana do kary. Natomiast wydaje mi się, że możemy mówić o pierwszym błędzie arbitrów na tych regatach, bo ta pierwsza kara nie powinna być zniesiona. Tam załoga brytyjska nie zrobiła nic. Przynajmniej tak to wyglądało z perspektywy transmisji. Nie zrobiła nic, żeby dystans do rywala stracić. Tak, dopóki dostać karę czerwoną, nie dostali kary czerwonej, pojechali dalej, dostali potem drugą karę. Ktoś po prostu wyłączył tą karę według mnie pomyłkową, albo się pospieszył z tym wyłączeniem kary. Kiedyś miałem taką sytuację też w regatach World Touru z bardzo wysokiej jakości sędzią włoskim, który też zdjął karę za szybko na regatach M32. To się zdarza, więc ktoś pewnie się pomylił. Natomiast dało się to naprawić. Według mnie trochę to szkoda dla Brytyjczyków, bo w momencie, kiedy oni byli już po tym krosie byli z przodu przed Pradą,
no to spadnięcie za prawej sytuacji już w połowie halsówki odbierało wiele możliwości. Gdyby to było zaraz po starcie, gdyby oni te 50 metrów musieli zaraz stracić po starcie, myślę, że ten pierwszy cross mógł wyglądać inaczej. Ben miałby więcej możliwości taktycznych, a tak już spadł w cień prawej, już było po wyścigu. Więc ten błąd trochę według mnie, może niuans, ale wypaczył trochę tą pierwszą halsówkę i pozbawił Brytyjczyków szansy, ale szkoda, kara jest bezdyskusyjna, powinni ją dostać. No dobrze, no pytanie co jutro na konferencji prasowej, pytań nie było dużo dzisiaj, o dziwo. Panowie mówili bardzo ładnym, miękkim, PR-owym językiem. Aczkolwiek jedna niezgodność fajna wyłapałem dzisiaj, bo na pytanie któregoś tam dziennikarzy Speedhill powiedział, że to nie ma znaczenia w sumie, z której strony się startuje, z prawej czy z lewej, to jest wszystko tak dynamiczne i tak ciasne i tak szybko się dzieje, że to naprawdę każdy prestar jest inny i trudno tu mówić o jakichś regułach, że nie wiem, ten port ten lewohalsowy czy prawohalsowy ma przewagę, to jest równo. Natomiast Giles Scott powiedział zupełnie coś innego, on powiedział, że według niego ten, który wchodzi jako lewohalsowy, czyli ten teoretycznie niebieski, czyli teoretycznie słabszy, ma przewagę, ponieważ ma jeden manewr mniej do wykonania, to po pierwsze, i po drugie ma większe możliwości w ustaleniu strategii na starcie. Ma więcej czasu, może sam dyktować warunki ustawienie się w stosunku do drugiej łódki, no i jest to według niego przewaga, czyli tak naprawdę ten cały system wypaczył trochę ideę meczową, bo w idei meczowej było tak, że żółty, czyli ten prawohalsowy powinien mieć przewagę, mieć kontrolę na prestarcie, a niebieski powinien się bronić i uwolnić. Tutaj wygląda na to, że albo jest równo, albo raczej niebieski ma ten wchodzący lewohalsowy ma przewagę. Nie wiem, jakie są statystyki z wejścia, by sprawdzić chyba, ale ciekaw jestem, czy tam są jakieś, czy można z tego wyciągnąć jakieś wnioski, statystyk wejść lewo i prawohalsowych na prestarcie, kto wygrywa. Paul Goodison też to powiedział w trakcie transmisji, że lewohalsowy ma jeden manewr mniej do wykonania. I to na pewno daje przewagę, a przynajmniej daje duży komfort w prowadzeniu łódki, jeżeli chodzi o warunki słabowiatrowe. Natomiast w silnym wietrze to, co obserwowaliśmy przy poprzednich wyścigach, wydaje mi się, że jednak przewaga tego jachtu, który wchodzi z prawego halsu, polegała na tym, że oni nie musieli być na czas. Mogli sobie dobrać czas wpłynięcia w to pole i nie mieli na sobie tego ciśnienia na spalanie czasu. Nie musieli się martwić tym, jak małe jest to pole startowe. Natomiast lewohalsowy zawsze musi się tym martwić. To, co pozostaje niezmienne, jeżeli chodzi o meczowość tych startów, to, że jedna łódka decyduje o początku Final Approach, czyli tym, kiedy zaczyna wracać do linii w celu wystartowania. Druga łódka decyduje, czy zostaje liderem i ustawia się przed tamtą łódką, czy jest pusherem i będzie tamtą łódkę atakować. I ta decyzja chyba jest kluczowa, jeżeli chodzi o starty, bo timing na tych łódkach, szczególnie w zmiennych warunkach, wygląda na bardzo trudny. Tak, jest to na pewno kompleksowy temat. Wszystko jest bardzo złożone. Dzisiaj też zwróć uwagę na błąd organizatorów. Łódka mediowa, łódka telewizyjna, taki duży katamaran, płaski, szybki, znalazł się na kursie startującego jachtu Brytyjczyków. Zaraz po tym dynamicznym pierwszym prestarcie Brytyjczycy przełożyli się z prawego na lewy hals, zawinęli się na statku komisji i przed dziełem ich pojawiła się motorówka telewizyjna, która no szybko musiała uciec, więc no chyba tam za dużo nie przeszkodzili, ale na pewno nie było to komfortowe, więc to pokazuje, jak skomplikowana jest ta cała procedura i też pokazywanie tego i wszystkie łódki asystujące też powinny uważać na to, co się dzieje, bo jeden błąd może zniweczyć cały wyścig. Więc teraz mi przyszło do głowy, no, że jeżeli byli tam arbitrzy i Brytyjczycy musieli odpadać pod tą łódką medialną, to może to zostało uznane za oddanie tej pierwszej kary. Ja patrzyłem na ślad łódki brytyjskiej, nie wyglądało to, że oni odpadli po zwrocie, jakby nabierając gazu i potem już przeszli za rufo tej motorówki, nie wyglądało to, że oni musieli robić specjalne jakąś akcję ustępowania, a na pewno ta łódka po nawierzchnej tam w odległości kilkunastu, pewnie może 30 metrów, na pewno im nie pomogłaby pewnie w ostrzeniu, ale też później jakby minęli, też nie ostrzyli za bardzo, więc nie sądzę, żeby to miało wpływ. Natomiast było niebezpieczne, bo taka sytuacja przy tych szybkich łódkach
się może szybko rozwinąć w tym kierunku i po prostu to był błąd ekipy telewizyjnej, czy sterlinga łódki telewizyjnej, który znalazł się tam, gdzie nie powinien. Ja chciałem jeszcze tego powiedzieć, bo trzeba będzie podsumować powoli, zapowiadać jutrzejszy dzień, który może być ostatnim dniem finałowym jutro. Bez 5-1 wystarczy, że Włosi wygrają jutro jeden wyścig, będzie piłka meczowa tak naprawdę, a wygrają drugi, już będzie po regatach. Ben robi dobrą minę chyba trochę do złej gry, bo powiedział, że ważny jest momentum, ważna jest ta chwila, jak oni się czują i oni czują się mocni. Dzisiaj przez te dwa dobre wyścigi, pierwszy, którym powiedział, że nie rozumie tej drugiej kary, czuję się trochę pokrzywdzony, ale w drugim widać, że są zmotywowani i to ich gdzieś tam podbudowało. Włosi na to ten moment trochę stracili, no bo poczuli, że dzisiaj już nie mieli takiej przewagi, jak mieli w pierwszych czterech wyścigach, moim zdaniem, więc myślę, że troszkę Włosi muszą przepracować. Zresztą Spitkili się powiedział, że oni, mimo tego, że mają przewagę na słabszych wiatrach, to dalej to nie jest ich optymalny setup. Więc gdzieś tam widzą jeszcze obszary do poprawy. Pytanie, czy to Brytyjczycy dadzą radę, czy nie dadzą rady? Jak obstawiasz, Szymon? Dadzą radę jutro Brytyjczycy? Wyrwał przynajmniej jeden wyścig, żeby przejść do poniedziałku? Obstawiam, że nie. Obstawiasz, że nie. Obstawiam, że nie. I jakby, znaczy do tej pory wszystko, co obstawiałem w tych regatach, to obstawiałem źle, ale ale dwie rzeczy mi się rzuciły w oczy. Po pierwsze, Spitkill cały czas, nawet jak ściganie jest bardzo ciasne, ma tent na 78. Siła spokoju. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że Ben Ainsley, zapytany o tą karę na konferencji prasowej, powiedział, że oni się zdecydowali tam wejść w tą lukę pomiędzy Lunarosą a Boją, dlatego że bardzo chcieli prawej strony i zapewne zrobiliby to ponownie, gdyby mieli okazję do powtórki. Nie kupuję tego. To znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że chcieli pójść na dół, tylko zorientowali się, że już tam nie ma miejsca i wylądują na rufie Lunarosy. I jest, wykonał. I jest za późno. Byli za późno. Tak. On wykonał ruch do odpadania i tam po prostu już nie było miejsca. A po drugie, jak przegrywasz wyścig i mówisz, że drugi raz w tej sytuacji zrobiłbyś to samo, coś mi nie gra. Znaczy, to, ja to odbieram inaczej. Zgadzam się z tobą, ale odbieram to inaczej. Uważam, że to pokazuje, że Ben wie, że musi być bardziej agresywny, że musi być agresywniej. Zrobili błąd na pierwszym prostarcie, byli za późno, chcieli jakby zhukować, wypchnąć Pradę. Byli za późno na blisko komisji. Zabrakło tych 5, może 4, może 7 sekund, coś koło tego, żeby Pradę wypchnąć bardziej w lewo i zostać po tej prawej stronie. Byli za późno, wiedzieli, że już nie mogło odpaść. Prawda, że to bardzo szybko Spitfield zareagował, odpadł przed nimi, dał sygnał, że nie da sobie wjechać na zawieszną. I on musiał się zmieścić między Prada a komisję. Tam moim zdaniem było miejsce. Normalnie w meczach byśmy to puścili, no ale tutaj te wystające skrzydła zabierają dużo miejsca i pewnie wjechał w ten obszar i dostał karę. Mi się to podobało, fajnie, Ben był agresywniejszy, potem też w tym drugim wyścigu, ponieważ nie pilnował Włochów, tylko jechał jakby swój wyścig, wiedział, że jakby dopłynął w tym samym miejscu co Włosi, to będą tracić, albo będzie im ciężko się utrzymać, może szukał własnego ciśnienia, własnej prędkości. Widać, determinacja jest, ja wierzę w to, że oni przynajmniej jeden wyścig jutro wyrwą, chyba że będzie bardzo mało wiało, no to będzie mi powtórkę początku finału Prada i Brytyjczyków siedzących w wodzie jak kaczka, a Włochów odjeżdżających w siną dalną. Oby tak nie było. To ja na koniec powiem, że rozumiem, że ty ten brak pilnowania przez Bena Ainsley'ego Lunarosy odczytałeś jako siłę i pewność siebie i płynięcie własnego wyścigu. Ja odebrałem jako słabość i brak chęci wejścia w bliższą walkę i obawianie się o wykonywanie bliskich manewrów. Nie, no, źle mnie zrozumiałeś. Ja dokładnie tak samo to odbieram, ponieważ on gdyby był pewny siebie, to płynął, to by krył Włochów, tak? A on wiedział, że musi zrobić jakąś przewagę, musi szukać własnego wiatru, większego wiatru, żeby tą stratę prędkości, performance'u Włochów nadrobić. Moim zdaniem tak to odbieram, więc
to nie jest pewność siebie, to była po prostu zagrywka pokerowa, on musiał to zrobić, inaczej by przegrał ten wyścig i on wie o tym, że ten wyścig by przegrał, gdyby popłynął z Włochami blisko. To było widać po jego twarzy, powtórzę, że on wie, że w tych warunkach wiatrowych, tych 10-12 węzłów, on jest za słaby. Ta łódka za wolno płynie i on nie ma atutów, on musi ryzykować i zaryzykował, to mu wyszło w drugim wyścigu, tak? Zresztą w końcówce Włosi było mniej wiatru, w końcówce i Włosi dogonili z tych tam ilość sekund do 9 na górnym znaku i było ryzyko, że to się znowu dla Brytyjczyków źle skończy. Więc wyważone ryzyko. Zobaczymy, co jutro powiedzą nasi eksperci, słuchajcie, bo jutro mamy, jutro studio będzie później, ponieważ będzie o 20:30 na żywo. Spotkamy się jutro z dwoma fenomenalnymi żeglarzami, czyli znowu Karol Jabłoński i Przemek Tarnacki. Czemu tak późno? Dlatego, że Karol jutro wraca z Mistrzostw Polski w DNA-ach, w żeglarstwie lodowym, gdzie będzie walczył o swój 68. tytuł z rzędu. To był żart oczywiście. Więc Karol wraca jutro z Kolicy Morskiej do Łupstycha, do siebie, do domu i dopiero o 20:00 będzie dostępny z hakiem, więc 20:30 się jutro widzimy, słuchajcie. Będziemy z Szymonem tych dwóch dżentelmenów jutro gościć i z tego, co obaj są nastawieni bardzo bojowo, to myślę, że jutro będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo fajnych treści, takich bardzo kąśliwych i jak to w bracie żygarskiej bywa, takich serce na dłoni. Słuchajcie, dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy Aleksowi Michalskiemu, który nam tu pomaga w realizacji, cięciu tego i przygotowaniu materiałów filmowych. Dziękuję Szymonowi, że Szymon spędził znowu nockę dzisiaj z wami i dzisiaj również polecamy się na nockę o tej czwarta rano, tak? Czwarta rano jest start wyścigów. Szymon, tak, czwarta, tak 12 chyba dokładnie. Czwarta 12 jest start wyścigów na Polish Merchtur na Facebooku. Będziemy to, słuchajcie, razem oglądać. Dołączcie do nas, można wymienić uwagi. Nie tylko z Szymonem i z Wiktorem Plitko, jak słyszeliście, pewnie też z wieloma innymi. Dziękujemy za dzisiaj. Żegnają się z Państwem Szymon Jabłkowski. Maciek Cylupa. Dziękujemy. Widzimy się jutro o 20:30 kanał OCS. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.